Choć lata lecą i płyną wieki, choć nas oddziela dziś czas daleki, od tamtych czasów, gdy w Betlejemie Bóg między ludzi zstąpił na ziemię. Przecież my wiemy, to wszystko było. Prawdziwie nam się to tam zdarzyło. Bóg jako dziecko wszak się narodził. Dał nam zbawienie, niebo otworzył. Wielka więc radość ogarnia serce i wdzięczność wielka, bo któż z nas więcej może coś z siebie Bogu darować, jak za wszystko to podziękować. Niech więc to nasze tu przedstawienie będzie mu od nas zadziękczynienie. Niech się mu będzie miła wola nasza. Po takim wstępie z serca zapraszam. Choć oczywiste, tak jak w jasełkach, nie brak aniołów, śmierci, diabełka i wielu innych, lecz zdradzić muszę, że wojna idzie o ludzkie dusze. Szefie, znów idą święta, znów się miłość zrodzi przeklęta. Słusznie, Boruto, czas to przeklęty, bo nawet zbrodniarz robi się święty. W czas, gdy Wigilia śpiewa opłatek, łagał go wszystkie myśli i logaty. Będą przepaszać, składać życzenia, le, aż mnie wzdrygło do brzydzenia. Nikogo wtedy nie da się skusić, co gorsze, wielu z nich się nawróci. Wnet do spowiedzi przyjmą komunię, a my wyjdziemy znowu na turniu. Ale wracając, trzeba coś zrobić, pomyślmy. Może zwiedzie się człowiek, nie będziemy siedzieć, działać tu trzeba. Kożowe syle zróbmy dla nieba. Lecz cóż my zrobił, o Lucyferze? Wsiak moc Boża, nie wiem ja szczerze. Wiesz, szefie, jak trzeba komuś przyłożyć? U mnie jak w banku. Boruto Rokito, więc radźmy. Jak sobie radzić z tymi świętami? No ja tam nie wiem, o Lucyferze. Lecz jeśli pytasz, to mówiąc szczerze, ja tam bym zrobił z tych świąt bajeczkę. Nie trzeba dużo, tylko troszeczkę. Mówić rodzicom, że to dla dzieci, paczki, zakupy, choinka świeci. Dzieciom, że ważne tylko prezenty i wnet zapomną, że to czas święty. Brat, słuchajcie co powiem. Pomysł genialny w swojej prostocie. Zmieszamy świętość w zwyczajnym błocie. Niechaj się spieszą, niech się denerwują. Niechaj w promocjach wszystko wykupują i niech pieniędzy góry wydają. Dzieciom będziemy sprzątać, by chciały. Więcej niż by potrzebowały. Ja nie dostanę nowej komórki, laptopa, Barbie lub innej bzdurki. Będę się złościł tupać nogami. Genialna myśl to, nie dla idiotów. Do dzieła, ruszaj zastępy. Nie będzie więcej dzień ten już święty. Myśl ta, przyznaję, aż mi urzekła, że ze świąt zrobimy zwycięstwo piekła. Wnet w całym piekle wszystko zawrzało. Tysiące diabłów wylatywało, by nam na ziemi zeświadczyć święta. By co jest ważne w nich nie pamiętać. Tymczasem w niebie przygotowania, radosny nastrój oczekiwania. Wszyscy weseli i uśmiechnięci. Nikt nie przypuszcza, co piekło święci. Witaj Michale, jak tam na dole? Cześć Rafaelu, wszystko gotowe. A niebo jeszcze się upijają. Nawróci grzecznych wciąż się starają. Tu komuś szepną, nawróć się bracie, kiedy się wreszcie wyspowiadacie. Świetna robota, wszak o to chodzi, by Bóg naprawdę wśród nich się zrodził. Przyznać ci muszę, kocham te święta. Byliśmy wtedy w szopce, pamiętasz? Czy ja pamiętam? Stary, żartujesz? Ja tamte chwile aż dotąd czuję. To najpiękniejsze moje wspomnienia. No ale popatrz, wszystko się zmienia. A to pamiętasz, jak święty Józef na tych wieśniaków wtedy się wkurzył? Co dla Maryi miejsca nie dali? Jednemu to chciał łaską przywalić. Bo też miał powód, nasz dobry Boże, sam już myślałem, że mu przyłożą. Tak śmiał odezwać się do Maryi. Szkoda, żeśmy nie pozwolili. A jak królowie zmylili drogę? Lata mnie szukam, znaleźć nie mogę. Patrzę, a oni zamiast do szopy, do zamku Heroda poszli. A ci pasterze, co Gabriel budził, jak on wystraszył tych ludzi? Chyba z godziny żeśmy stracili, zanim się w końcu uspokoili. Trzeba im przyznać, kochani ludzie, żyli uczciwie, w biedzie i w trudzie. Sam Jezus potem przyjął ich w niebie. Ja też ich często proszę o siebie. Ty coś się chyba zdarzyło złego. Patrz, jak się Gabriel śpieszy. Lećmy do niego. Gaba, poczekaj, zasuwasz, jakby się paliło. Jestem, już wszystko mówię. Słuchajcie, wiecie, porządek lubię. Więc myślę, sprawdzę, czy gwiazda świeci, jak się do świąt szykują dzieci. Gdy się czas im mi jeszcze nie dłużył, sprawdzę raporty aniołów stróżów. I wiecie, kurde, jak popatrzyłem, to się tam cały aż przeraziłem. Każdy z dzieciaków myśli o świętach jako o komórkach, kompach, prezentach, lecz nikt o Bogu z nich nie pamięta. Wszystkie dzieciaki? Nie no, nie wszystkie, lecz straszna większość. Czytam i myślę, serce mi pęknie. Przecież ty nie masz serca w ogóle. Ej, się nie czepiaj, mówię co czułem. Nawet te dzieci nasze kochane, co się modliły wieczorem rano,
i raptem teraz nagle przestały. Anioły, zgroza. Tam stos raportów o wszechobecnych działaniach czortów, co namawiają ludzi do siebie, żeby nie myśleć o Bogu w niebie. Pytam anioła więc dyżurnego, czemu nie mówił, że jest coś złego. A on mi na to, że nie chciał straszyć, bo przecież prawie święto za pasem. Anioły, więc mało czasu dostałam. Pan Bóg już całe niebo obudził, czerwony alarm, ratujmy ludzi. Całe więc nasze anielskie plemię, lecimy ratować ludzi na ziemię. Niczego jeszcze nie pogadamy. Już, szkoda czasu. Razem do złego, jeden dla wszystkich, wszyscy za jednego. Tu, w akcie drugim, będziemy widzieli starcie dwóch mocy. Czarci, anielów. A wojna idzie o ludzką duszę. Teraz przeniesiemy się już do domu, w którym się rzeczy dotąd nikomu nieznane, straszne, wnet będą działy. Tu się trzy światy teraz spotkały, bo piekło będzie tutaj kusiło, a z drugiej strony niebo pełniło. Chodź tu i ucz się, jak ludzkość kusić. Specjalnie wziąłem ciebie, boś głupi. Mam ja cię tutaj nieźle podszkolić, więc wnet agresję w tobie wyzwolę. Mówię ci szczerze, kawa na ławę. Masz udowodnić, że jesteś diabeł. Kto nie jest draniem, nie kocha złego. A ty, choć młody, masz złą opinię. Nie bijesz, nie kniesz, uczysz się pilnie. Lucyfer prosił, by cię pilnować, do bycia diabłem cię przygotował. Ja tam się z tobą caskać nie będę, skoro trafiłeś pod moją komendę. Jak parę razy oberwiesz w skórę, zaraz do piekła miłość poczujesz. Ale ja przecież nic nie zrobiłem. No właśnie, Lesiu, o tym mówiłem. Lecz ja się staram, o co wam chodzi? Starasz, nie starasz, walnąć nie szkodzi. Więc kimże jesteś? Diabłem rogaty. Kim jest Lucyfer? Mamą i tatą. Czy lubisz niebo? Nieba się brzydę. A ludzki pomiar? Ich nienawidzę. Przestań się malać, jeszcze raz mówię. Wiesz, że ja tego przecież nie lubię. Jeszcze cię inne diabły zobaczą. Tu nie ma zmiłuj, diabły nie płaczą. A teraz ruchy, robota czeka. Będziemy zaraz kusić człowieka. Znaczy ja będę, ty nie przeszkadzaj. A jak dam rozkaz, będziesz pomagał. A czy koniecznie razem jeszcze muszę? Nie, no ja tego durnia uduszę. Skąd nam się wzięła taka pokraka? Więc rozkaz, skusić tego chłopaka. Janku, Aniu, dzieci, niedługo tata już wróci. Mam jeszcze parę rzeczy do kupić. Sprzątnijcie prędko pokoje swoje. Piorunem pójdzie, jak się we dwoje za to weźmiecie. Przecież są święta, czeka na was wieczerza. Ej, powiedz, Aniu to jest w głowie. Znów za niego będziesz sprzątała? Niech sam se sprząta, pokraka mała. Nie daj się dłużej wykorzystywać. Nie jesteś tutaj służącą chyba. Ani mi to w głowie, niech ona raz posprząta. Nie jestem tutaj żadną służącą. Kochanie, czemu mówisz tak brzydko? Dzieci, no proszę, sprzątnijcie szybko. Powiedz, że nie chcesz, że się czujesz. Nie chcę, nie będę, źle się czuję. No dalej, teraz niech, że ona odpyskuje. Czy byłbyś nie zechciał? Hej, skąd ty się tu wziąłeś? Kim ty jesteś? No, ja tego, znaczy tego. Nie bój się, wybacz, że cię przestraszyłem. Sam przecież wpierw się nie przestawiłem. Dzień dobry, nazywam się Janek. Dzień dobry, Janku, jestem niebroj. A, boję się, ja chcę do mamy i taty. Czego ty wrzeszczysz? No uspokój się, zamknij się, może ci sprzątnę pokój. W tym samym czasie dyżurny w niebie idzie, że znów ktoś jest w potrzebie. Więc stąd teraz misję naszą przerwiemy i wnet tą klatkę zastosujemy. Oddaję głos do studia. Halo, halo, Włodku. Kurczę, znowu włączył się pokusy czujnik. Znowu grosuje diabeł rozbójnik. Halo, anioły? Jest ktoś wolny? Kurde, wszyscy w terenie. No tak, stan wolny. Nie mogę wszak zejść z dyżuru. Może jest ktoś z naszego chóru. Słuchajcie, znowu są zagrożeni. Znowu jest sygnał pokusy z ziemi. Nikogo nie ma, ja tylko jestem. Trzeba, to pójdę. Przestraszysz dziecko. Już nie przesadzaj się, go przestraszę. W końcu i tak go kiedyś zobaczę. Jak brak kadrowy, chętnie pomogę. Widzisz, mam długi przed Panem Bogiem. No więc teraz wykazać muszę, jak trza, mów śmiało i chętnie ruszę. Widzisz, ostatnio trochę imprezowałem.
i wszystkich planów nie wykonałem i było z tego opóźnienie. Film nawet o tym był. Oglądałeś tytuł Oszukać Przeznaczenie. Więc już nie mędrkuj, pokaż mi drogę. Jak nie ma innych, chętnie pomogę. No dobra, tutaj Jezus Maryja, tylko ich tam nie pozabijaj. Jak tylko jakiś anioł przyleci, poślę go zaraz tobie z odsieczą. Odsieczą, stary, co do siekania, poradzę sobie je bez gadania. Boże, jak mi się za to dostanie. Panie, dlaczego na mojej zmianie, no? Aniele, czekaj, co ty zrobiłeś? Zdurniałeś? Śmierć tam na nich posłałeś? A, Mikołaju, wyjścia nie miałem. Aniołów nie ma, to ją posłałem. Trzeba ją było zostawić tutaj, samemu lecieć, oj głupiś, głupiś. Lecz, że da radę diabłu, nie wierzę. Na rany boskie, co ja zrobiłem? No chyba światło, już ich zabiłem. Nie rycz, lecz archaniołów mi sprowadź. Rozkaz, więc ruszam. Będą za chwilę, sprowadzę je choćby z Chile. Akcja nieziemska, lecz już wracamy do domu, który dobrze już znamy. Lecz dodać muszę, nie tylko tutaj, diabły wciąż kuszą i namawiają wszystkich, by w święta o Panu Bogu już nie pamiętać. Ta ofensywa straszna, piekielna. Anieli stróże dwoją się, troją, więc już piekielne moce się boją. Bo wynik walki już przesądzony, choć diabły mają rogi, ogony, lecz tu, w tym domu, to inna sprawa. Diabeł Boruta i Rokita to nie zabawa, no i aniołów przecież brakuje. Jeszcze i śmierć się tutaj ładuje. Tu się straszliwy konflikt szykuje. Pędzi Mikołaj, czy uratuje? No kochaniutka, nawrzeszcz tu na nią. Ty wciąż harujesz, sprzątasz, gotujesz, święta szykujesz. Kiedy ci ktoś za to podziękuje? Czego tak stoisz? Czego go straszysz? Powiem ja ojcu, jeszcze zobaczysz. Mikołaj do was nie przyjdzie. Odgryź się, odgryź. No nie bądź siachą. Powiedz, co myślisz na mamę taką. Ciągle coś każe, ciągle się czepia. Ja nie pomagam, ja nic nie robię. Nieprawda, kłamstwo, wypraszam sobie. Czego się gapisz? Już kuś małego, niechaj też powie matce coś złego. Nie będę kusił, dość. Chodź tu, Jasiu. Nie płacz już, nie płacz już, nie płacz. Tyś nikt nie zgrzeszył, wina twojego. Nie płacz, kochany, i tak ma to. A więc tyś taki, to jawna zdrada, zatukę w piekle ja tego gada. Dobrze, że jeszcze jak tylko go widzi, sam se poradzę. Drzyj się, ma się wstydzić. To tak się zwracasz do matki swojej, Maryjo Święta, niech ma córka się opamięta. No i ci kary nigdzie nie widzisz, tak? No to dobrze, to zobaczymy. Mogę tu siedzieć choćby pół zimy. Kocham to robić, ta właśnie święta, nikt tu o Bogu już nie pamięta. No, nie rycz jeszcze poczekaj, na męża teraz tu ponarzekaj. Gdzieżby się podział? Nigdy go nie ma. Że na zakupy, to pewnie ściema. Pewnie gdzieś pije z jakimś kolegą. No co ja w ogóle wyszłam za niego? Czemu oni to robią? Będą się bili? Oni się tak nigdy nie kłócili. Nie bój się, Jasiu, to ich wina. To przecież diabeł, podłe gadiny. Ech, ja też diabeł i ja też winny. Ty jesteś dobry, ty jesteś inny. Ja jestem dobry, mi ciągle w życiu złym być kazali. O piciu, biciu, złości mówili. Ja nic takiego jeszcze nie słyszał. Dzięki, kolego. Naprawdę? Byłeś moim kolegą? Choć chciałbym bardzo, chyba nic z tego. Lecz cóż to? Kto to? Ktoś tu nadchodzi? Na Lucyfera, to śmierć tu wchodzi. No jestem, a to Boruta i Rokita. Oj, atmosfera nieźle już skruta. Czegoś przylazło? Ła, w niebie się nudzi? Słuchajcie, diabły, zostawcie ludzi. Czyś ty zgłupniał, kościsty wraku? Tak, więc ją skoszę, będzie zabawniej. Od zagroziła, jak cierpieć muszę, tni, to se wtedy wezmę jej duszę. Tak, ale wtedy stąd pójdziecie sobie. Warto, choć szkoda, że zginie człowiek. Czy ona chce zabić moją mamę? Czekaj, ale ja za to dostanę? Nie krzywdź jej, proszę, nie dam jej zabić. Natychmiast masz ją tutaj zostawić. Co jest do czorta? Zlot dziwów z raju? Czego tu szukasz, ty Mikołaju? Odejście stąd prędko. A wiem, tu jesteś, bo idą mi święta. Paczki, świeczki, prezenty. To sobie popatrz, jakiś ty święty. Piekło zrobiłem im ze świąt Bożych. Zjeżdżaj, bo zaraz ci tu przyłożę. Tylko, że tutaj zdziałasz niewiele. My w piekle teraz, a nie w kościele. W ich sercach zło i żal i nienawiść. Co się tak gapisz? Zmijże wreszcie.
Nie okłócić to za wcześnie. Masz rację, znowu by były kłopoty. Dzięki, dziś nie mam nic do roboty. Zbytnio nerwowa, to mi nie służy. Wszystko przez niego, to od mnie wkurzy. Też ktoś mnie wkurzy, też piekła szkoły. Ach, dzięki Bogu są archanioły. No dobrze, żeśmy zdążyli tutaj. Hej, to nasz stary zdrajca, Borówna. No patrzcie, bracia, kto by przypuszczał, że ktoś go do domu będzie wpuszczał? Sam on to przylazł i wszystkich skłócił, i na mnie krzyczał, i jego przewrócił. Widzisz nas, mały? Cóż, dobry Boże, czasem nas dziecko zobaczyć może, nie bój się. Krzywdy więcej nie zrobi, teraz się odwróć. Co chcecie zrobić? Cóż, przyjacielu, nic szczególnego, trochę skropimy cię tu, kolego. Woda święcona, wyobraź sobie, przecież krzywdy nie zrobi tobie. Nie, ja żałuję, nie chcę już złego, ja się wyrzekam piekła całego. Ja Lucyferem gardzę, bez kitu. Pokrop go w gębę, nie znoszę krzyku. Cóż, trzeba nam kropnąć i tego. Nie, on nic tutaj złego nie zrobił. On mnie pocieszał i małe bronił. Nawet sobą mamy rozwodnił. Co też ty powiesz? Prawdę mówi? Prawdę zaświadczam, on nam pomagał. Żeby nie on, to byłoby z ruchu. Bracie, więc zostań anielskim duchem. Ja? W niebie? Anioł? Pewnie, za chwilę przed Panem Bogiem. Powiemy, jak się dziennie sprawiałeś. Jak z poświęceniem tu broniłeś. Hura, więc idę dzisiaj do nieba. Niech żyje Pan Bóg. Takich nam trzeba. A czy to prawda, że u was, to znaczy u nas w niebie, wszyscy kochają Boga i siebie? Prawda, nasz bracie, Bóg jest miłością. Miłość zwycięża nad złem i złością. Bóg tam, gdzie niebo. Tam dobro wszędzie zobaczysz. Każdy kochać cię będzie. Lecz przecież ogon, nogi, jam czarny. Nie bój się, z czasem będziesz normalny. Teraz, gdy będę przed Panem Bogiem, będę mógł zawsze pomagać tobie. I będę blisko, czy w dzień, czy w nocy, prosiłam zawsze, gdy trzeba pomocy. Choć gdy podrośniesz, mnie nie zobaczysz, więc, że ja będę, to nic nie znaczy. Lecz nie polecę, by być już w niebie. Pozwólcie, rzeknę mu coś od siebie. Więc nie będziecie już mnie gnębić. Przez całe życie mnie zła uczyli. Więcej ja nie chcę być już szatanem. Reagujemy i go bronimy? Tam przez chwilę nic nie widzimy. Starczy już. Puśćcie, anieli, nigdy nie wrócimy. Przysięgamy, dam diabolską duszę. No diabły z głowy, lecz patrząc w koło, ogólnie mówiąc, nie jest wesoło. Chłopak miał zmartwiony, te dwie skłócone, weź tu człowieku babę za to. Trzeba tym ludziom pokój przywrócić, by się przestali w te święta kłócić. Już nie denerwuj się, odpuść sobie, zaraz posprząta, pomoże tobie, to przecież jednak dobra dziewczyna. Słuchajcie, Petro, przestań się wkurzać, powiedz przepraszam. Teraz ty mały zdziałać musisz. Pamiętaj, miłość wszak lody krótki. Aha, dobra, to lecę najpierw do mamy. Mamusiu, pokój mówię posprzątały. No nie płacz, proszę, przestań się smucić. Przecież tatuś zaraz odwróci. Kochane dziecko z ciebie, syneczku. No, już nie płaczę. Dobrze, skarbeczku. Proszę, przestań się gniewać. Sprzątnę twój pokój, jeżeli trzeba. No proszę, przestań mnie tu robić. Cukierka, chodź się pogodzić. Pogódź się z mamą, choć czasu szkoda. Dobra, braciszku, masz rację chyba. Sorka ze złości tak czasem bywa. Całkiem tyś mądry, choć jeszcze mamy. Mało, mamo, przepraszamy za to, co było. Wybacz, coś chyba we mnie wstąpiło. Chodź tu, córeczku, przepraszam także. No wszystko graj. Ble, ale nam wyszła liwa cena. Jak wem, jak mi jechać. Co najmniej bywa. Jak to w wiosełkach baby zobaczą, to na mur beton nam się zapaczą. Ja sprzątnę wszystko. Wyniosę śmieci. Pomogę w kuchni. Kochane dzieci. O, jest i tatuś. Chodź do nas szybko. Co tu się dzieje? Wszystko w porządku? Tak, tatusiu, wszystko dobrze. Ja zaraz pomogę mamie. Zdążymy. Spójrz, gwiazdka na niebie. Musimy jeszcze choinkę ubrać. A właściwie, dlaczego na Boże Narodzenie ubierać choinkę? Jest ona symbolem drzewa rajskiego, a ponieważ jest zielona i żywa, nawet w zimie oznacza także Pana Jezusa, który jest dla nas drzewem życia. Najważniejsze, żeby w naszych sercach zagościła miłość i dobro. To co, kochani, możemy lecieć. Wszystko już chyba dobrze na świecie. Zawsze,
zewsząd dochodzą dobre raporty, żeśmy przegnali piekielne czorty. Pokój zagościł już w każdym progu, ludzie znowu myślą o Bogu. Lecz nim na dobre już odlecimy. Misja mała, my zlecić musimy. Ja coś jeszcze chcę szepnąć tobie. Tylko wiesz, na razie sekret. No, to wybierz sobie. Coś mu tam szepnął? Nie bądź ciekawa, prezent mu dałem. Nie twoja sprawa. Tatusiu, dawno Bóg się narodził? Oj, dawno, synku, w Betlejem, w żłobie. Dzisiaj o tym fragment będziemy czytać. Mamusiu, chciałbym jeszcze się coś spytać. Czy to prawda, że najważniejsze, by Pan Bóg zrodził się w sercu? Pewnie, że prawda. Skądżeś to wiedział? No, anioł mi taki to powiedział. Śmierć i Mikołaj, inni anieli. O właśnie, sobie stąd polecieli. Dziecko kochane, czy śpimy chore? Nie, mamuś. Oj, chybaś chory. Czoło do góry. Nie, chyba nie masz temperatury. Tatuś, lecz anioł jeszcze mnie poprosił, bym na pasterkę też was zaprosił. No co, normalne chyba, że w święta trzeba pamiętać o Panu Bogu. Słuchaj, z kim ty gadałeś, ja nie wiem. Jedno jest pewne. Jest w tobie niebo. Niech tak na zawsze wśród nas zostanie. Nie grzeszcie więcej, mili. Łaska was powiedzie w każdej życiu. To znaczy, że trzeba być dobrym, pomagać rodzicom, z nikim się nie kłócić. Wtedy i w twoim sercu narodzi się Pan Jezus. W dniu twojego narodzenia weźmie Jezu mały i sprawy nasze serca zawsze cię kochały. Akt ostatni, już bardzo krótki. Wszystko, co było brzemienne w skutki, już się zdarzyło w poprzednich scenach. Niebawem koniec już przedstawiony. Na ziemi dobro, więc zwyciężyło, choć każdy widział, łatwo nie było. Zewsząd my diabłów przegnali, o Bogu wszystkim przypominali. I się udało, mimo prezentów, choinek jedzenia, to były święta i każdy człowiek przypomniał sobie, że to Zbawiciel tam leży przy łóżku. A nam tu dodać tylko zostało dwie sprawy, niewiele wiele się działo, bo jak co roku w tę noc niebianie znów przyszli oddać hołd swojemu Panu. Maryja, tak jak wówczas trzymała Dzieciątko Święte, szczęśliwa cała, a święty Józef, jak tamtej nocy, co chwila skrycie ocierał oczy. Przyszli pasterze i trzej królowie, a gdy już wszyscy hołd mu oddali, to przed Maryją wraz poklękali. Tymczasem piękne, straszliwy dramat, bo nie udała się nocna zmiana. Lucyfer klął, piekło truchlało, nieźle się też diabnicą dostało. Co masz na swoje usprawiedliwienie? Zresztą nieważne, siarce, smażenie. To jest dla ciebie za mała kara. To od plan wymyślił, oj będzie siara. I na dodatek jeszcze, żeś zdrajca. Stop, Lucyferze. Plan wymyśliłem. Lecz se wypraszam, zdrajcą nie byłem. Ani ja. Nie? Kto się tam mnie piekło wypierał? Wszystko wiem o was, łotry i dranie. Ale ja tak tylko żartowałem. No żart był świetny. Aż się uśmiałem. Ty też swój humor zaraz poczujesz. Mówię, od grzybu się ugotujesz. Lecz Lucyferze, plan mógł wypalić. Plan wymyślili i nie wypalił. Wniosek, to durnie mi doradzają. Ach, litości. Litości, panie. Litości w piekle? No bądź szatanem. Nie chcę do kotła. Za co, o panie? Za błędy się płaci, kochanie. Panie, litości. A ja i moje kości. Baj, baj, maszkanie. Tak to z Boruto i Robito się rozprawiłem. Od tyle, że gniew swój nasyciłem. Nie oni winni, rzecz to jest pewna. Lecz szef nie może błędów popełniać. I to jedynie dziśmy zwycięstwo. Znowu piekło poniosło klęskę. Co bym nie zrobił, jestem szatanem. Z góry przed Bogiem ja mnie już przegrałem. I tak już będzie po koniec świata. Idę, przy ludziach nie będę płakał. Dzisiaj Betlejem wesoła nowina, że Panna czysta, że Panna czysta porodziła syna. Chrystus się rodzi, a za co chodzi, a anieli grają, które witają, pasterze śpiewają, bydle tak lekają, cuda, cuda otaczają. Grają, które dają, patrzę,
nie zostawił mnie. Świętnie rzeczko małaś wieś, do Jezusa prowadź mnie. Świętnie rzeczko małaś wieś, do Jezusa prowadź mnie. Czekają tam Józef i Maria, śpiewają nam, śpiewają Goria, to Goria, święta historia. Święta to czas, w którym spotykamy się z bliskimi przy wspólnym stole. Składamy życzenia, rozmawiamy, godzimy wzajemne spory. Jest to głównie czas radości, bo przecież nareszcie narodził się nasz Zbawiciel. Wszystkim życzymy spokojnych, rodzinnych i pełnych miłości świąt Bożego Narodzenia, pięknej choinki, smacznej Wigilii i mamy nadzieję, że przyszły rok będzie jeszcze lepszy niż ten. Wesołych Świąt! Wesołych Świąt! I